Ale właśnie, co tam się jeszcze dzieje? Jest cały czas Jarvan tutaj ganiany, jest spowalniany, no i jest oczywiście przyciągnięcie się do sztandaru, ale czy to coś pomoże, bo tutaj jedzie Stingray, oj, mamy! Do przodu. To jest nabity na żądło tutaj Distro. Do połowy punktów życia, dwa teleporty zagrane przeciwko jednemu i zespół czerwony w przewadze. Doskonały equalizer, nadchodzi jednak jeszcze tutaj oczywiście Styx i nabija na rządu karmę. I ta wciągnięta w falę przeciwników musi flaszować w tył. Teraz jednak hit zagrany i fenomenalna kontra, ależ te krasnoludy zagrały. I proszę bardzo, Uniwersytet prowadzi w tym starciu. Rumble jeszcze stara się uciekać, ale podejście po odwierze, double kill dla Jarvana. Rakan, który jest świetnym wyborem i zdaje się, że nawet nie był zbanowany. Teraz equalizer zagrany, nie wiem czy to wystarczy. Teraz Ralf atak podrzucony, ależ tych obrażeń ma dużo, Mishizen skacze do przodu i zabija dwóch rywa i jeszcze teraz próba podejścia, no ale widzimy, że również Veigar będzie miał bardzo ciężkie życie. Teraz bardzo fajne zagranie, co prawda, od Kansiego. No i Kansi mimo wszystko zgarnia flaga na tym Azisze. Dochodzi do tego wszystkiego jeszcze nami. Na razie wymiana 2 za 1, 2 za 2, Sires Real, będzie ten triple kill, ależ! Najbardziej to też na maksymalnym zasięgu to Q zahaczyło o przeciwnika ze strony Siona. To nie jest dobra wymiana dla Warwicka, a jednak nie zginął. Także, no, Rakan jest niestety. Jedzie Ciuchcia, jedzie Ciuchcia, dolna linia będzie teraz w tym momencie atakowana. Trafiony zostaje tutaj Sires Real, jest ogłuszenie, wchodzi do tego wszystkiego jeszcze Rakan, ale już widzimy, że Varus żegna się ze swoim życiem. Heal jest użyty, Xayah próbowała się ratować jeszcze swoim ultimate'em, no i mamy na razie 1 za 1, aczkolwiek cały czas walka trwa, jest podbity Sion, dochodzi do tego wszystkiego, Alistar trzeba się ratować, gdzie jest pomoc? Nie ma pomocy ze strony krasnoludów, ale nadciąga w tym momencie Cassiopeia do tego wszystkiego, jeszcze widzimy Styxa ze swoim skarnerem i rozniesiony w pył pod wieżą staje ten Rakan. Dijkstra troszeczkę jak ten wilk z bajki o czerwonym kapturku, ciągle za każdym razem tutaj zabijany i łapany, ale teraz walka, doskonały stun ze strony Gnara, to może się obrócić na niekorzyść zespołu niebieskiego, a Cassiopeia w ostatniej chwili Petrifying Gaze, dobre wejście ze strony Rakana, nie wiem czy to wystarczy, wystraszenie od Warwicka również robi swoje, no i zobaczymy czy Archie tutaj w zionie ducha, dodatkowo złapany jednak na żądło Rakan, wyciągnięty pod wieżę, kończy swoje życie. Również niski stan zdrowia Gnara pozwoli tutaj mu na ucieczkę w serii Best of Three. Ładna rotacja na górną alejkę, tam ogromna fala minionów pozwoli bardzo szybko pozbyć się wieży inhibitorowej i fenomenalny ultimate od Skarnera bez szans i pozycja, która sprawia, że Raka musi popełnić całą bójstwo Xayah, po prostu totalnie niedotknięta, Sires Real podwójnym zabójstwem i to jest koniec, proszę bardzo! I tak jak mówisz, Nunu, to tam wtedy... To jest tyle. No, jedyne co może zrobić to nakrzyczeć, autentycznie, a tymczasem górna alejka, ten stun jest bardzo istotny, flash za flash, autoatak i pierwsza krew. Arczu, o dobra, Arcie go też dozwolę. Arczu, ale to cudownie. Ale tymczasem walka na pełnej alejce, fenomenalny Goshen Fischer, nie wiem czy to wystarczy, Sires Real, dobra pozycja za plecami swojego frontlane'u, jest absolut zero, uniemożliwi on ucieczkę, są ogłuszające uderzenia i teraz Nuno zapłaci chyba za to życiem, ponieważ skakuje do niego Urgot i zadaje duże obrażenia, ale nadchodzi również Camille. I pytanie, czy ona będzie tutaj? Jest Fear Beyond Death i fenomenalnie tutaj rozegrał to starcie, póki co Urgot, zabijając rywale, jeszcze skakuje do tego wszystkiego Gragas, Unlimited Power! Hanzi ostatkami many dobija rywala i dopiero teraz dochodzi do tego wszystkiego Azir, który wykończy oczywiście Urgota zamkniętego w hextechowym ultimatum. No i teraz zobaczmy, bo krasnoludy rozdzielone, dwóch zawodników z dołu, trzech z góry, fala w międzyczasie, to jest Infernal Break, mało życia, no i teraz pytanie, co tutaj atakować, na razie sfokusowany zostaje Gragas i dwa kile w tym momencie dla krasnoludów, Azir wypycha tutaj Brama, który zostaje rozstrzelany przez Sires Reala i krasnoludy wyjdą zwycięsko z tej walki, aczkolwiek jeszcze trwa pościg. Wchodzi w to wszystko Caitlyn, Caitlyn, ona to zrobi! Dwa kile dla niej, broni się jeszcze Kansi, ale raczej to chyba nie będzie mu dane, żeby przeżyć. O, leśne obrażenia są zadawane! Nishizen pozamiata wszystko! Przystała, udaje się! Pentakill dla Nishizena, jak on to zrobi? Wybitnie ciężkie też nie, nie? No, to jest takie do opanowania, o. Ale zobaczmy, o tym razem Camille ładnie wyłowił tutaj gracz Camille. Caitlyn, ale ta ma po prostu duże wrażenie, niech tutaj iść sam. Stara się go osłaniać cały czas Bram, ale ten również za chwilę się będzie musiał ugiąć od tyłu, nadchodzi jednak Muchu. I to jest koniec dla Urgota. Ostatnia walka tym razem dla tego zawodnika.
No pytanie, czy za cenę Barona, bo na razie... Ohohoho, i obrażenia Dijkstro! Jakie tam były obrażenia? Jeszcze Flash od razu szybko Kansi eliminuje i zobaczcie, to były dwa autoataki prawie! Och, co tu się dzieje? Ej, syn na chuj! Ależ on to...